Cześć, witam Was serdecznie, ja jestem Sebek i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA Mobile 19 i słuchajcie, dzisiaj mamy coś nowego, oczywiście jest to finał Champions League, no i bardzo fajna sprawa, no nie spodziewałem się, że coś takiego będzie i wczoraj odpalam sobie wieczorkiem gierkę, patrzę, wow, mamy coś nowego, więc strasznie się cieszę, a na samym początku jeszcze tego odcinka, jeżeli ktoś jest nowy, to fajnie jakbyście zasubskrybowali mój kanał, zostawcie też łapeczkę w górę. No i sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał, bo ostatnio YouTube strasznie ucina mi zasięgi i nie wiem, co się dzieje. Zresztą wstawiłem na chwilę post i wielu z Was właśnie też zauważyło, że YouTube robi coś dziwnego z moim kanałem. Także sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał. No i słuchajcie, mam jeszcze jedną fajną rzecz dla Was do przekazania. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Wielu z was zgadło wczoraj na jednym z filmów, który no niestety usunąłem. Mogę wam powiedzieć, że no jesteśmy z Żancią w ciąży. Także słuchajcie, no zostałem ojcem, strasznie się cieszę. Jeszcze do mnie to nie dociera. Także bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, teraz trzeba wszystkie badania różne takie robić, żeby sprawdzić, czy wszystko się tam dobrze rozwija, także trzymajcie mocno kciuki, możecie też zostawić łapeczkę w górę, żeby wszystko było dobrze. Oczywiście będę Was informował na bieżąco, co się dzieje, także ja strasznie się cieszę i powiem Wam, że naprawdę super. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do odcinka. Wchodzimy sobie w zakładkę tutaj Champions League Final. No i oczywiście mamy tutaj różne rzeczy do zrobienia. Oglądamy sobie reklamy, mamy tutaj też do zrobienia versus atak. No i oczywiście gramy sobie trzy mecze. Pierwsze trzy mecze już rozegrałem z Tottenhamem, wygrałem wszystkie trzy, udało mi się, no ostatni mecz jest, co tu się dzieje, z Liverpoolem przegrywam aż 3-0, z Tottenhamem przegrywało się 2-0, no to zobaczymy, czy uda się wygrać. No tutaj overall jest 110, Tottenham miał chyba 115, ale się nie mylę, ale dobra, spróbujemy to zrobić. No fajnie by było wygrać, bo tutaj 10 punktów dostajemy, no i oczywiście tu później sobie 14 dni z tego co widzę to będzie trwało, więc będę zbierał te punkty. Przy 50 punktach dostajemy Champion Point od 1 do 5, no i tutaj sobie potem wymieniamy na trening. Tutaj mamy zawodnika 92+, za 15 punktów, mamy jeszcze oczywiście boosty, no i później za 70 punktów dostajemy zawodnika ikonę 94+, później mam jeszcze kolejnego zawodnika 94+, no i oczywiście tutaj są też legendy Steven Gerrard i Maldini, no coś pięknego, Maldini ma po prostu tutaj kozacki marking z tego co widziałem, 140, no piękna karta, ach, coś takiego mieć to coś pięknego, ale 500 punktów no to raczej nie i tego Gerrarda pewnie też mi się nie uda zdobyć, ale będę próbował zdobyć tego tutaj 94+. Słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do meczu pierwszego, taki wiecie, no zaczął odcinek, zobaczymy, czy uda mi się wygrać wszystkie trzy mecze, no postaram się to zrobić. Co mi tutaj w ogóle jakieś paproszki latają. Okej, więc lecimy, zobaczymy, gramy tylko jedną połowę, więc no, ten pierwszy mecz, no, nawet nie zauważyłem, ile ten mój przeciwnik tutaj ma. Oj, no tak, zapomniałem, że jak się nagrywa, to troszeczkę to jest tutaj spowolnione. Sorry, że nie patrzę teraz tam na Was, na kamerę, ale no muszę się skupić tutaj na grze. Oj, coś tutaj, coś ciężko tu idzie. Tak w ogóle to postawiłem tutaj w finale na Liverpool. W sumie jest mi to obojętne, ale bardziej bym jakoś tak wolał, żeby wygrał Liverpool. No udało mi się strzelić pierwszą bramkę. No tutaj te pierwsze dwa mecze myślę, że bez problemu powinienem je wygrać. Gorzej będzie z tym ostatnim, bo tam aż 3-0. Z Tottenhamem wygrałem chyba 4-2. No to zobaczymy, czy uda mi się to zrobić teraz z Liverpoolem. Także no fajnie by było zdobyć te 10 punktów. Na razie to tak mam tutaj nawet problem trochę z tym pierwszym meczem, ale dobra, postaramy się tutaj coś jeszcze strzelić, no bardziej mi zależy na tym ostatnim meczu, no bo ten pierwszy jak na razie już wygrywam, więc
tutaj szkoda, bo trochę mało punktów dają, bo aż 2. Mogli dać troszkę więcej, chociaż nie wiem, 5 albo coś takiego. Dawaj tutaj zdąży. Będzie rzut rożny. Słuchajcie, piszcie w komentarzu też, kogo wy tutaj będziecie chcieli sobie odebrać. Czemu ja ciągle się patrzę tam w ten ekranik, a nie tutaj na ten obiektyw. Słuchajcie, tak w ogóle to jutro, to jest sobota, no tak. Jutro już się przeprowadzam na nowe mieszkanie, więc postaram się wam tam coś już nagrać. Na weekend tam właśnie sobie z żanką już jedziemy. Będziemy tam spali. Będę w niedzielę składał meble o ściankę, zobaczymy, czy uda mi się ją złożyć. I strzał! Dobra, mamy 2-0, Messi strzela drugą bramkę. Także no, postaram wam się coś tam nagrać, może jakiś unboxing. No zobaczymy. Może jakiś odcinek z FIFA. A tak w ogóle to jeżeli chcecie, to mogę wam codziennie nagrywać takie meczyki, żebyście sobie, wiecie, no, zobaczyli, jak mi idzie, ile punktów tam i co mi się uda później zdobyć. No mówię, chciałbym chociaż tą ikonę 94, zobaczymy, czy mi się uda. I tutaj, słuchajcie, Messi 3-0, 88 minuta. No ja już czekam na ten mecz, ten ostatni, no bo tu to będzie się działo. Dobra, Messi, wiem, strzeliłeś drugą bramkę, cieszysz się, ja też się strasznie cieszę. No, więc słuchajcie, powiem wam, że a propos jeszcze tej informacji, no bo tam niektórzy z was zgadli wczoraj pod tym filmikiem, który był, o co chodzi, ale powiem wam, że jeszcze jakoś to do mnie nie dociera, tak, nie wiem, ale strasznie się cieszymy i fajnie, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Okej, wygrałem pierwszy mecz. 2 punkciki tutaj mi wpadną i 590 kasiorki, no ale kasiorka to tutaj na razie nieważna. Zobaczmy sobie drugi tutaj 95 overalla, no więc tutaj też bez problemu ten meczek powinienem wygrać. Zobaczymy, jak będzie z meczem trzecim, ale kurczę, że aż 3-0 zrobili, ciekawe czemu 3-0, ale zmniejszyli trochę overall drużyny, więc postaram się to zrobić. Niektórzy piszą sobie, wymień Nelsona. No nie będę wymieniał, bo on jest szybki, tak go będę koksował i on naprawdę bardzo dużo mi tutaj pomaga. Mamy gola Messi, bardzo mi dużo tutaj pomaga, no bo jest szybki i nawet jeżeli nie ma dobrego strzału, to zawsze jakieś zamieszanie tu pod bramką zrobi i pada bramka, no ale też strzelam nim dużo goli, więc jego zostawię i też będę go koksował do stówki, ale na razie koksujemy obrońcę. Tak jakoś wyszło, więc tak zrobimy. Trzeciego zawodnika do stówki i lecimy. I to właśnie teraz Nelson właśnie się tutaj rozpędza i jedzie do przodu, jedzie, dawaj Nelson, spróbujemy nim strzelić, chociaż tu już obrońca do mnie leciał. No i właśnie tutaj nawet wywalczyłem rzut rożny, dlatego też często strzelam bramki. Zobaczymy, czy teraz mi się też udało. A Kanji 94, też będę go koksował do stówki. O, z tymi moimi, o w ogóle tak jak teraz patrzę, to bym miał takie czarne włosy. Dobra, 60 minuta, 2-0, więc tutaj bez problemu. Zobaczymy, jak będzie z trzecim meczem. No, z Tottenhamem się udało, zobaczymy, jak będzie z Liverpoolem. No i tutaj Nelson się już rozpędza, piękne podanie. Czy Nelson będzie strzelał? No nie, woli podać i Messi nie strzela, ale mamy rzut rożny. Więc postaram się strzelić jakąś trzecią bramkę. Huli, dośrodkowanie. Wow, co to za gol? Widzieliście, aż tak to w ogóle poleciał do tyłu. Ale brameczka aż. No nie, dobra, takie ujęcie trochę kiepskie dali. Czasami dają takie dziwne te powtórki. No teraz mamy którąś 70 minutę i 3-0. Zobaczymy, czy uda mi się strzelić czwartą. Hazard tutaj się pięknie rozpędza. I strzela i mamy 4-0, więc no tutaj prościutko idzie. Już się strasznie nie mogę doczekać tego trzeciego meczu, zobaczymy, tam to będzie się działo, będą emocje, coś mi się wydaje. W ogóle wczoraj grałem z bardzo fajnym przeciwnikiem w head to head, no meczek taki wyrównany, gościu miał 112 overalla, miałem wam wstawić fotkę na mojej grupie. No udało mi się wygrać 2-1, przegrywałem, ale udało mi się dwie bramki strzelić i wygrałem. W ogóle gościu oczywiście mnie tam wyśmiewał, bo że mam niższy overall i tak dalej, ale ja go mu tutaj pokazałem i wygrałem. Mamy rzut rożny, słuchajcie, 87. Zobaczymy, czy uda się podwyższyć na 5-0. Bum i brama. Akanji znowu. No i słuchajcie, no jak na razie to
bramki wpadają praktycznie z rzutu rożnego, ale nieważne jak się wygrywa, ważne się, że się wygrywa. Tylko no mówię, szkoda, że tutaj dali dwa punkty, no mogli dać troszkę więcej, mogli też zrobić taki na przykład przedział od 1 do 5, to już by było lepiej, co nie? To wtedy wiadomo, że może można by było trafić troszkę więcej tych punktów. Ale dobra, słuchajcie, koniec drugiego meczu, 5-0, no i teraz najciekawszy chyba mecz w tym odcinku, no bo tutaj będziemy walczyć z Liverpoolem, który ma już tutaj overalla 110 i przegrywam 3-0. Czy mi się uda? No to zaraz zobaczymy. Tutaj możemy trafić 10 punktów plus. Prawdopodobnie może też wylecieć 5, więc fajnie by było na przykład 15 zdobyć, co nie? No ale zobaczymy, czy w ogóle wygram. Jak nie wygram, to pewnie nie dostanę żadnych punktów. Nie wiem, bo nie przegrałem jeszcze. Może teraz to będzie znacząc życie. Jak nagrywam film, to tak pewnie się stanie. Ale wiecie, ja to traktuję jak dla zabawy, więc słuchajcie, skupiam się teraz i jedziemy. I jedziemy, trzeba strzelić 4 gole. No i jedzie Nelson. Chciałem powiedzieć, że się tutaj rozpędza, ale niestety traci piłkę. O, tutaj Mané. Coś ten mój obrońca tak dziwnie bokiem biegnie. Mané tutaj się rozpędza. Będzie kiepsko. Nie, żeby nie tylko nie stracić gola. Mój rzut rożny. Będzie kiepsko, coś mi się wydaje. Jeszcze przez to właśnie, że się nagrywa, to gorzej to w ogóle idzie. Było. No, jak oni tak będą mnie tu cisnąć i cały czas będą te rzuty rożne, to coś wydaje mi się, że 4 goli no raczej nie strzelę. Znowu dośrodkowanie. I jedziemy, jedziemy, a... Ho, ho, ho. Coś czuję, że będzie kiepsko. O, no nie, no cały czas się dzieje tu akcja. No nie gadaj, żeby... No nie, o kurde! Jeszcze rzut rożny, serio? Karne challenge! Ale piękna obrona bramkarza! Ale tracę minuty. No kurde, co jest? Wow, ale fuks. Cały czas pod tą moją bramką. Nie, no dobra, trzeba coś tutaj lecieć do przodu, dawaj. Jedziemy z tym koksem. Do Hulita. I tu Nelson. Czekajcie, bo tu można zrobić taki manewr, że jak się zrobi sztuczkę, to oni się zatrzymują. No nie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że jak będę nagrywał odcinek, to dupa z tego wyjdzie. No trudno. Nie ma szans, żeby wygrać, bo już jest prawie 80 minuta. No gdzie 4 bramki, no? Jak cię kręcę. Nie no, muszę coś w ogóle strzelić, bo to nie może tak być. Ja tu walczyć chcę. Walczyć chcę. Dobra, jedziesz tutaj, Azardzik. Pięknie się rozpędzasz. Zdawaj. O, widzicie, oni się zatrzymują. To jest dobre właśnie. No, ale już w polu karnym to niechętnie. Bania i gdzieś tam na bok. No nie, ale rzut rożny. Dobra, może jakaś honorowa chociaż. I brameczka, Akanji. Dobra, jedna bramka jest, ale no nie, no jest 88 minuta, no, nie ma szans. Za dużo straciłem czasu właśnie tam pod moją bramką. Te rzuty rożne i w ogóle... Jakoś z Tottenhamem lepiej mi to wszystko poszło. Cały czas ich cisnąłem i strzeliłem. A tutaj z Liverpoolem słabo. Trudno. Ja się nie przejmuję, nie mówię, że jestem jakiś mega zarąbisty w tą gierkę i w granie, ale no nie udało się. Nie udało się, 1-3 przegrywam. No nie dostanę pewnie żadnych punktów. No właśnie, failed. No, dupa wyszła. Trudno, słuchajcie, to jest tylko za... Ej, ale tu można grać cały czas. Dobra, słuchajcie, dobra, czekajcie. Jeszcze jeden meczyk rozegram sobie na odcinku. No a jeżeli teraz przegram bądź no wygram, to po prostu skończymy odcinek. A jak nie, to potem będę bawił się poza odcinkiem. No bo mówię, tutaj nagrywając i grając to... No nie, odrzuć. Czemu moja mama teraz musiała zadzwonić do mnie? Mamo, ja nagrywam film teraz. O nie. Dawaj, Messi. Dobrze, tak, wiem, że dzwoniłaś. Sorki. No, dawaj. Rakitić. Tylko, żeby nie dzwoniłam, bo jak odrzuciłem, to zaraz będzie się zastanawiać, czemu ja nie odebrałem. I teraz cały czas się skupiam, że dzwonił do mnie telefon. Nie, no dobra, muszę tu coś... Dawaj, 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 Messi! Gol! Mamy pierwszą bramkę, 59 minuta.
Jeszcze trzy, trzeba to wygrać. Dobra, fajnie, że tutaj przynajmniej tylko jedną ten zabierają. O, ale tutaj pięknie wyszedł do przodu. Dajesz Messi, dajesz, dawaj, zrób ten. Dobra, Messi! I ajajaj, tam była poprzeczka. Tam była poprzeczka, moi drodzy. Ach, ale już troszkę lepiej. No i właśnie wtedy niepotrzebnie straciłem dużo czasu tam pod moją bramką, ale teraz znowu Liverpool. Ktoś czuje, że będę musiał tutaj pomęczyć się poza odcinkiem, bo no strasznie koślawo to tutaj wszystko chodzi. Może zauważyliście, jak się nagrywa, albo jak robiłem live'y, to strasznie to powoli strasznie biegają. Gdzie jest Nelson? Dajesz tutaj, gościu, rozpędzaj się. No tutaj gościek, no zatrzymuj się. O, na chwilę się zatrzymują, bo nie wiedzą chyba, o co chodzi. Aj, Van Dijk tutaj mi zabrał piłkę. Czyżby znowu było 3 do 1? Otóż czuję, że będę się męczył. Chociaż poza filmem to wiecie, jak to jest? Kiedyś też tak miałem. Na odcinku nie potrafiłem wygrać, a jak skończyłem nagrywać i zacząłem grać, to wygrałem. Bez problemu. Za lekki strzał. 90 minuta plus 2, więc no niestety koniec, tak? Czy jeszcze będzie rzut z autu? Rzut z autu. Dobra, spróbuję może chociaż jeszcze jedną bramkę. Messi! Mamy 2 do 3. No ale to już mi nic nie da. Dobra, będę musiał to zrobić poza odcinkiem. Mam nadzieję, że was nie wynudziłem w tym odcinku. Dobra, słuchajcie, przegrałem. Trudno się mówi. Będę zaraz to próbował zrobić poza odcinkiem. No i pewnie zobaczycie później w punktacji, że udało mi się z nimi wygrać. Mam tutaj jeszcze czas do godziny 21. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wam się nie nudziło zbytnio. Także subskrybujcie kanał, łapeczka w górę. No i sprawdźcie, czy w ogóle subskrybujecie kanał, bo to, co YouTube ostatnio robi z moim kanałem, nie mówię, jak mają tam mini, chociaż wiem, że Lord Crushville też miał jakieś tam coś, mu ucinali zasięgi i tak dalej, więc nie wiem, czemu tak się dzieje. A w ogóle najgorsze jest to, że dalej nie mogę zamówić przycisku i to jest w ogóle dziwne. Dobra, słuchajcie, miłego dnia, do zobaczenia, oczywiście miłego weekendu, widzimy się w kolejnych odcinkach i postaram wam się nagrać coś jeszcze na nowym mieszkaniu. Trzymajcie się i pa pa!